Gdzie lecisz? Do Ameryki. Uciekamy do Ameryki. Pozdrowienia dla wszystkich. Jak się czujesz pan w Nowym Jorku, powiedz mi? Dobrze. Uważaj, czerwone światło. Cebajla. Dzisiaj na razie nikt na nas nie krzyczy. W przeciwieństwie do wczorajszego wieczora. Ale jest fajnie. Ten pan chce nam sprzedać bilety. Tak. Na wszystko. Próbujemy się odnaleźć w wielkim świecie. My, malutcy z Warszawy. A ja nie jestem wtedy taki malutki. Nie jesteś, nie, ale może... Nie, chyba jesteśmy... Przegadaliśmy. Cieniasy. Że wygląda to tak, jak sobie to mniej więcej wyobrażałem. Chciałbym się czymś zaskoczyć. To ja cię zaskoczę. To mi jest tak? Thank you.
chciałbym, żeby to było przykre zaskoczenie, że na przykład zaraz ktoś przyjdzie i na przykład mi coś zabierze, albo nie wiem. Wczoraj byłem troszeczkę zaskoczony, nie, kiedy... To jest dziwne, że wczoraj nie nagrywałeś tego, bo wczoraj naprawdę ciekawy był nas na autobus i metro, które nie jeździło. Więc przylecieliśmy tak późno, że zdążyliśmy na autobus, znaczy na pociąg ten samolotowy, ale spóźniliśmy się na metro. Więc wzięliśmy Ubera za miliard monet. Nie było tak, to w ogóle nie było tak. W ogóle nie było tak. No to jak? Przyleciliśmy o czasie, potem bardzo długo czekaliśmy na to, aż ktoś nam sprawdzi paszporty w kolejce z Hiszpanami, którzy nie potrzebują wiz. I odprawa jednego Hiszpana, który nie potrzebuje wizy, trwała 4 razy dłużej niż nasza odprawa z wizą, więc jeżeli macie możliwość wyrobienia sobie wizy ze Stanów, to sobie wyróbcie i w ogóle nie... Polacy już nie potrzebują wizy do Stanów. Nie jeździcie bez wiz, bo to będzie wszystko trwało 10 razy dłużej. A potem czekaliśmy na pociąg, żeby dojechać do stacji Jamaica. A jak już tam dojechaliśmy, to okazało się, że nie jeździ metro, chociaż na Google Maps jeździło. Więc byliśmy w czarnej dupie, bo za 40 minut mieliśmy ostatni autobus do Union City, gdzie śpimy. Więc musieliśmy wziąć Ubera, który kosztował ponad 40 dolarów, prawie 50. Więc mniej więcej wyrównały nam się koszty przynajmniej jednego tego tańszego noclegu. Zapłaciliśmy za Ubera tyle, co za bilety do Nowego Jorku prawie. No. Ale dziękujemy, Skyscanner. To zabroni bogatemu. No. Ogólnie rzecz biorąc mi się podoba i Michałowi się chyba podoba bardzo, tak? No mi się tak zawsze coś nie podoba wcale tak bardzo, ale potem mi się podoba bardzo. Najczęściej jak wracam. To mi się podoba za niego bardziej. Chodź, o Maria Kara jedzie. Maraja! Maraja! Uspokój się. Bo wyjdzie stąd Maraja. I ci da. Niech kraj narodowie sztyt po stronie znają, jak to dobrze Polscy chłopacy kochają. Pod każdym Polakom serce takie kysze, choć do grobu blisko, do miłości bliżej. Kazik jest wielki, wszystkie damy dworu koło oczarował. Dysiemniczka z Węgier, słyszała. Pachnie super. Mikrofon jest puszczony. Jest taki ziołek dobry. Jak wrażenia? Moja mama nie robi takiej dobrej kalafiorowej. Znaczy nie, przepraszam, robi lepszą. Ale te pierogi to naprawdę... Dziękujemy pani. Mamo, robisz lepszą, przepraszam. Te 50 na pół to miała rację z tymi kartaczami. Po prostu... Jak ona się, Kasia nazywa się? Czy Ania? Kasia, ale po co się do niej nawiązywać? No bo ja chcę jej podziękować. Kasiu. O moja droga, ja cię kocham. Means that I love you so. Co tu można? Ale jaki to duży sklep! Jezu, wszystko jest polskie. Czekam, czegoś tego nie znam, ale widzę, że wszystko znam. Woli z Oregonu czy z Filadelfii? Nie wiem. Są to tyle same. A bo... Wziąłbym ten z Oregonu. Weźmy ten. Tak. Szukamy dziewczyny do kasy. Ja też bym chciał. O, dzień dobry, już pomagamy. Dziękuję bardzo.
Ta pani powiedziała dzień dobry. Nie, powiedziała thank you. Nie, powiedziała dzień dobry. O, tu Biblioteka Polska. Figura jak z ekranu. Smak zdrowia. Cerowski ten, nie? Czy ja mam jakąś domową boginią po polsku? Chyba nie mam. Nie. Chyba mam to po angielsku, czy be domestic goddess tylko. O, kolejne polskie żarcie. Hipsterska polska knajpa. Polskie jadło. Patrz. Gość specjalny Janusz Gary. Co za mir? O, i Ania Dąbrowska. Ej, bo to jest jakaś dobra knajpa, zobacz, Polkadot. Chodźmy na jakieś amerykańskie atrakcje. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack map here. Track is in. Pack map here. In track your backpack here. In. Can't in. Back coast. Hold back there in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So. And say hello to New York City. And say hello to New York City. And say hello to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. Did you forget your phone cord? Small town, dinner at an IHOP, a shower at a truck stop. Listen to some Johnny Cash. Take my hand and don't look back. Cause we're moving on. Pack bap here, track is in. Pack bap here, in. Drag your bap, pack here, in. Hint in, back coast, hold back there in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and stay loving New York City. City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel giddy. Lady Liberty ain't throwing us a wink or is she? Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So and say hello to New York City.